Witajcie. Dzisiaj będzie druga część o Atmigze 1200 i o takiej troszeczkę nietypowej, przerobionej PS2, to też za chwilę. To czyli tak jakby kącik z mojej rupieciarni po raz kolejny, więc tak. Amiga jest, jak widzicie, już poskładana. Tutaj były puste miejsca, więc takie nóżki ponaklejałem, żeby to się nie ślizgało i nie jeździło brzuchem tak po stole. Tu mamy kartę AK1221. Tylko nie wiem, czy to jest LC, czy IC, trudno mi powiedzieć. Ona ma procesor 6820, także nie jest jakiś full wypas, nie wiadomo jaki, ale to zupełnie wystarczy do takich potrzeb, do jakich się Amigi w sumie używa. Ja nie chcę grać na niej w Quake'a na przykład, no bo to bez sensu. Także tak, ta karta jest fajna, ma tutaj jeszcze wejście na jakieś dodatkowe rozszerzenia, na przykład zegar czasu rzeczywistego, tutaj jest, można zasilać z niej również dodatkowe rozszerzenia. Tutaj mamy, już ją pomału sobie obrócimy, o, mamy nowiutką stację dyskietek, słuchajcie, bez problemu funkcjonuje, później jak włączymy ją, to ja wam pokażę. Tu mamy kartę PCMCIA, taką pcimcie, a właściwie przejściówkę z pcimci na kartę CF. Karta, która może być sformatowana pod normalnie FAT32. W związku z tym można ją podłączyć do dowolnego komputera, nagrać jakieś dane i przenieść po prostu z peceta na Amigę i używać. Tak jak widzicie, wygląda ekran Amigi. Mamy ponad 1,5 MB chipu, mamy ponad 9 MB RAMu. Zrobimy sobie test prędkości. Nie zrobimy sobie. No, słuchajcie, to jest tak. Na początek chciałbym wam pokazać sysinfo, jak ta Amiga w ogóle się skrawuje. I mam tu mały problem. Ale od razu na początek, jeszcze wcześniej pokażę wam, jak ta karta tutaj, włożę ją. O, ona jest normalnie sformatowana, tak jak mówiłem, pod FAT32. I tutaj na komputerku ją widać. I jakieś pliki normalnie, jak są zapisane, to można je bez problemu widać. Natomiast programy, jak chcemy gotowe dyskietki, czyli ADF na przykład, to jest taki programik, zobaczcie. Tu sobie wybieramy, gdzie chcemy zapisać na przykład. Tu sobie wybieramy, skąd chcemy zapisać, więc że to będzie ta nasza karta, prawda? Oj, przesadziłem. Ta nasza... Jeszcze raz. To będzie ta nasza karta, sorry, że się tak kombinuje. No kurczę! O, i tu na przykład sobie wybieram, że chcę to nagrać. O, i jakbym dał tutaj chwilę na dysk, byłaby dyskietka w stacji, to bez problemu by mi nagrało dyskietkę butującą. I teraz jeszcze wam pokażę, że również czyta dyskietki. Proszę bardzo. I teraz do was pytanie. Jeżeli ktoś z was by wiedział, dlaczego tak jest. Uruchamiam sysinfo i patrzcie, co się dzieje. Widzicie? A teraz uruchomię to samo sysinfo, tylko że z dyskietki, bez systemu, bez workbencha załadowanego, tylko bezpośrednio z dyskietki. Widzicie, uruchamia się. I tu też wyskoczy, przedtem przynajmniej wyskoczył mi jakiś błąd, który... Nie, teraz nie wyskoczyło nic. Nie, o właśnie, coś takiego wyskoczyło, ale to już jest ten, bo ignoruję to i nie ma problemu. No i co? I sprawdzimy sobie prędkość naszej Amigi. Jak widzicie, wygląda to tak. Także nie jest źle z tą kartą turbo, pewnie, że są szybsze, no ale
ale do moich potrzeb, dla moich potrzeb to wystarczy w zupełności. Zrobimy reseta. Czy to tak, jakby ktoś w komentarzu mi napisał, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje z tym SysInfo. Mam SysInfo również tutaj na karcie CF i ono zachowuje się tak samo. Tak samo jest problem właśnie z grafiką. A teraz mi się niechcący przełączył telewizor. Sorry. Już nie jest w porządku. Także to... No. I tak to wygląda. Mam tutaj, jak widzicie, mnóstwo różnych gier, dem i innych rzeczy. Całkiem sporo. Można sobie do wyboru, do koloru bawić się i grać. A teraz opowiem wam za chwilę o PlayStation. A teraz PS2. Słuchajcie, tutaj ma dołożony taki interfejsik z możliwością podłączenia jej do internetu, żeby pograć po jakimś multiplayer czy coś tam. To po prostu tutaj przykręcamy śrubkami do tyłu obudowy i już, a przedtem jeszcze ściągamy, bo tam chyba jest oryginalnie klapka taka. A wcześniej możemy, bo tam się nam pokaże dziura, możemy do niej włożyć dysk twardy 3,5 cala. Tutaj jest dysk IDE. Wkładamy dysk, to ma gniazdo na dysk, także wkładamy do tego dysk, potem to wkładamy razem. Tu jest takie drugie gniazdo, które do Sony pasuje. Przykręcamy i jest. I dzięki temu nasza Sonka, jak ją włączymy, to nam się uruchamia chwilkę. O, możemy uruchomić, co mamy, zobaczyć co mamy na karcie, możemy uruchomić z płyty, bo tam akurat płytka jest, ale my sobie wyjdziemy stąd. Jak nagrać gry na dysk, takie rzeczy, to ja nie będę, bo tego w sieci jest pełno. Tu wybieramy sobie tylko taki OPE Loader, naciskamy krzyżyka i Sony nam zczyta z dysku, co mamy na nim. O, tak właśnie, o to mi chodziło, żebyście widzieli co na dysku, co jest na dysku, wszystkie te testing starki. No, a jak wgrywa z dysku, to też wam pokażę tak na szybko. O, i już. I już jest wczytane za chwileczkę. Wiadomo, nie są podłączone mikrofony, ale już jest wszystko wczytane. No. Także tak to wygląda. Taka moja Sonka. Ponagrywam na ten dysk jeszcze tych SingStarów, ile się da. I niech się dzieciaki bawią. No, dzisiaj na tyle w filmie. Właściwie to nie na tyle, bo jeszcze wam pokażę. Bo robię sobie nowe stanowisko pracy. Tym razem będzie w sypialni i najpierw co tam pójdę przodem, czy tam się w ogóle da wejść. Da się w zasadzie, nie? Chcę wam pokazać tutaj. O, zobaczcie, będzie tak, w ten sposób. Tu będę miał Amigę w ten sposób położoną. Tu będzie monitor do Amigi. Tutaj będzie nóg, w razie gdybym potrzebował peceta, to będzie chyba do jednego monitora. Ten na razie stoi, bo... No bo stoi, bo nie mam co z nim zrobić. I tak to tu będzie wyglądało. Będę sobie miał wszystko przy łóżku. Trochę zagracone, no ale nie mam już po prostu w tym domu miejsca, gdzie cokolwiek postawić. Trzeba by chyba, nie wiem, jakiś domek sobie załatwić, czy co. No, to teraz trzymajcie się. Cześć.